Praktycznie już gotowa. Po remoncie jest droga przed Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu. Jak mówi Starosta Oświęcimski, to praktyczny prezent na Święto Policji. Inwestycje w całości finansuje Powiat Oświęcimski. Wygenerowaliśmy na ten cel 150 tysięcy. Inwestycja praktycznie już jest skończona. To jest inwestycja robiona w 100% z budżetu powiatu. I jako prezent dla naszych świetnie pracujących policjantów. Droga, która wcześniej była i prowadziła do budynku Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu była drogą zniszczoną. Był stary parking, natomiast teraz inwestycja, która związana jest z inwestycją przebudowy ulicy Słowackiego, wplata się idealnie, jeśli chodzi o, o zagospodarowanie tej właśnie przestrzeni przed Komendą Powiatową Policji w Oświęcimiu. Za to serdecznie dziękujemy.